Odezwa do ludności dystryktu warszawskiego. Ostatnich dniach w całym dystrykcie warszawskim, zwłaszcza w mieście Warszawa, szerzono potworne pogłoski. Według nich armia bolszewicka podobno wkroczyła na teren dystryktu warszawskiego. Zajęła miasto Siedlce, maszeruje na Warszawę. Także w ciągu kilku dni Warszawa zostanie przez bolszewików zajęta. Chodzi to o umyślne kłamstwa systematycznie szerzone przez płatnych agentów bolszewików między ludnością, aby wywołać panikę. Kwatera Główna Niemieckich Sił Zbrojnych w dniu 1 sierpnia 1944 roku donosi. Na południowy wschód od górnego biegu Pilicy wszystkie próby Sowietów otworzenia przyczółka zostały krwawo odparte. Zmasowane ataki czołgów sowieckich i piechoty przy silnym wsparciu lotnictwa zostały doszczętnie zniszczone dzięki współdziałaniu broni pancernej i grenadierów broni SS. Bolszewicy stracili 7 tysięcy zabitych. 150 czołgów zostało zniszczonych przez niemieckich niszczycieli czołgów. Na południe od wielkich wideł Bugu i Narwi trwa wielka wyniszczająca bitwa materiałowa z przeważającymi siłami bolszewików. Nieprzyjaciel próbuje siłami co najmniej dwóch korpusów pancernych i jednego korpusu kawalerii wymusić przełamanie w kierunku Warszawy. Przy wytężeniu wszystkich sił udało się jak dotychczas udaremnić ten zamiar nieprzyjaciela z krwawymi dla niego stratami. W rejonie Okuniew, Miłosna, Mińsk... Kłamią. Rosjanie są już w radości. Nie dosyć już tych opasek? Mamy tego więcej niż ludzi. Nie szkodzi, jak tylko wyjdziemy na ulicę, zobaczysz. Przyłączą się ochotnicy. Zadziwiasz mnie tym swoim optymizmem. Muszę go mieć. Zresztą i tak już wyszło na nasze. No zobacz sama, 5 lat tej zabawy. My co? Żyjemy. To straszne tak czekać od rana do wieczora. Za długo trwa to pogotowie. Cierpliwości. Myślisz, że teraz, kiedy lada chwila będą wiać z Warszawy, mamy ich nie dopaść? Od takich wypuścić?
Stać spokojnie z zafirankami, patrzeć, jak się pakują i wieją przed ruskimi. Wysadzają mosty, elektrownie, a potem, jak będzie po wszystkim, wyjść spokojnie na ulicę. Wierzysz w to? Wierzysz, że możemy opanować Warszawę? Wierzę. A ty? Melduję, komendancie, melduję posłusznie, że o godzinie 10.35 z gniazda wyjechały dwie budy. W budach było ich ze 30. Teraz można wyskoczyć. Dobra, śmigaj na miejsce. Jeżeli nie przyjdę, melduj o 17. Tak jest. Teraz babcia za mnie kikuje. Całujesz mnie tak, jakbyś mnie żegnał. Całuję cię, bo jestem z tobą. I nic nas nie rozdzieli. A co ma nas rozdzielić? Chyba... Dokończ. Powstanie o 5:00. Czekaliśmy się. Teresa, lecisz teraz do Andrzeja, do Jacka i Jastrzębia. Ja po drodze zajdę do Marka. Wszystkie sekcje mają być na miejscu przed 16:00. Żeby tylko matka zdążyła z pracy. To śmieszne, ale o 5:00 zamówiłam wizytę u lekarza. Wizyta u lekarza? A co, jesteś chora? Już nie. Halo? Nie. Pomyłka. Mów dalej. Zmiany muszą być i na pewno będą. Ale powinny one wyjść od nas samych. O tym niech się martwi kto inny. Mamy walczyć. Jesteśmy żołnierzami. Zwolnienie od myślenia rozkazem naczelnego wodza. A co będzie, jeżeli historia zdmuchnie nam sprzed nosa wszystkie ołtarze? Proszę, historia. Przemądrzały jesteś, Ariosto. Powstań! Baczność. Panie komendancie, kapral Ariosto melduje posłusznie klasę 4 szkoły podchorążych w gotowości alarmowej. Stan 1+7, wszyscy obecni. Dziękuję. Dajcie spocznij. Spocznij! Historia jest sprawiedliwa, Ariost. Panowie, godzina odwetu wybiła. Baczność! Miejsce postoju dnia 1 sierpnia 1944 roku. Godzina W. Godzina 17 dnia 1 sierpnia 1944 roku. Podpisano dowódca Zorzy Witold. Spocznij. A teraz macie coś do powiedzenia, Ariosto? Melduję posłusznie, że nic, panie komendancie. W takim razie meldujecie się o godzinie 15 u porucznika zabawy. A nie moglibyśmy pójść razem z wami? Zgodnie z planem nacieracie na gniazdo od tyłu razem z porucznikiem zabawy. O co właściwie chodzi?
Pan nas przyjął do konspiracji i razem chcielibyśmy jeździć do powstania. To jest wojsko, panowie. Tu nie ma miejsca na sentymenty. To jest prośba, panie podchorąży. Mógłby pan dać porucznikowi zabawie inną sekcję. Jesteście uważani za najlepszą sekcję w Plutonie i dlatego idziecie z zabawą. Od waszej akcji zależy powodzenie naszego natarcia i życie wielu chłopaków. Chcecie, żeby nas wystrzelali, zanim przebiegniemy ulicę? Melduję posłusznie, że nie, panie podchorąży. No to musicie się jak najszybciej wedrzeć do gniazda razem z ludźmi zabawy. To jest dla nas najważniejsze. Zrozumiano? Tak jest, panie podchorąży. Cieszmy się, że to właśnie my dożyliśmy tego dnia. Do zobaczenia w gnieździe parę minut po godzinie W. Liczę na was, koledzy. Ku chwale ojczyzny, panie komendancie. Życzę obfitych łupów w broni, jeńcach i sprzęcie. Czołem! Czołem, panie komendancie! Zobacz, teraz ma. Co? Dziś o 5, o 4 musicie być wszyscy na miejscu z bronią. Cześć. No, dosyć tego dnia, chłopaki. No ale chwileczkę, pieniądze są na stole. Ja za 50. Od jutra nowe życie. No ale co jest? Cicho. Koniec z siupami, koniec z lewymi papierami, koniec z gestapo. Wypędzamy Niemców z Warszawy. Czy wy w ogóle wiecie, co was dzisiaj czeka? Łobuzy i półgłówki. Cię rozumiem. Prosta rzecz. Człowiek, zostaw to szkło. Fajran. Rozbić mi to w drobny mak. Po co? No przecież wrócimy. Do tej nory? Chować się przed szkopami? Pójdziemy, bracie, ale do Berlina. Rany. Do Berlina. A Bimbrowni szkoda. Na drugą obiecałem wstawić Kanińskiemu 50 litrów. Dał zaliczkę. Zdążymy przed powstaniem. Młynarkami się możesz od dzisiaj podetrzeć. Wolną Warszawę chcesz pojeść okupacyjnym bimbrem, gówniarzu? Nasz bimber najlepszy na rynku. Przecie nikt nie może poznać, że to nie biała wyborowa. Ale tam, jak koniec z okupacją, koniec ze wszystkim. Wódka ludzka rzecz. A co, to nie będą sobie chcieli ludzie popić w wolnej Warszawie? Na moją komendę! Patrząc! Starszy strzelec Kanarek. Jestem. Strzelec Orzeł. Jestem. Strzelec Raru. Jestem. Starszy strzelec Sem. Jestem. Obron. Wykonać. Rozmontować mi to żelastwo. Szkło pobić, blachę pobić. Sławik. Powtórzyć rozkaz. Mam rozwalić bimbrownię. Wykonać. Spocznij. Macie półtorej godziny,
Na ucałowanie dziewczyn i co tam jeszcze chcecie? Powstaje na pewno, potrwa do rana. Może z koszar wydam jeszcze parę przepustek. Dla tych, co zobaczą świt. Teraz jest 11:45. 15 po pierwszej, meldujecie się wszyscy z powrotem. Ładujemy pianino. Że jesteście. Przed trzecią wychodzę. O piątej powstanie. Dzisiaj? Jednakże ogłosili. No i co, idziesz? Muszę biec do firmy. Niech to diabli. Nie na rękę ojcu? Może odłożyć. Nie rozumiesz. W tobie są wszystkie nasze nadzieje. Przeżyłeś okupację. Narażałeś się co dzień jak wariat. A teraz koniec. I największe niebezpieczeństwo. Boi się ojciec. Nie o mnie chodzi. Czekaj. Będą potrzebne ci pieniądze. Na co mi to? Ale bierz, przydadzą się. Po co mi to, tato? Rzeczywiście, po co? Dam ci dolary. Niech ojciec da spokój. Wiem, że pójdziesz, choć moim zdaniem... Niech to diabli. Iza, dlaczego nic nie mówisz? Porozumieliśmy się już dawno, kiedy wstępował do konspiracji. Teraz nie ma już o czym mówić. A to ode mnie przyda ci się bardziej niż dolary. Dziękuję, mamo. Ja... Może ci coś przygotować, może zapakować. Może czegoś potrzebujesz, nie wiem. Dam sobie radę. Dzień dobry pani, ja do pana Andrzeja. Dzień dobry, proszę. Chwileczkę,
Andrzej! Ktoś do ciebie. Cześć. Godzina w dziś o 5:00. Macie być na miejscu o 4:00. Ty przyprowadzasz 5 ludzi, tak? Dziś o 5:00. Co? Stało się coś? Nie, nic takiego. Niech pani zameduje Czarnemu, że... Andrzej, ja się spieszę. Dobrze. Dziś o 5:00. Dziękuję. Cześć. Do widzenia. Andrzej, wychodzisz? Zaraz wracam. Uważaj. Dziś jest bardzo niespokojnie. Będę uważał, mama. Jak się masz, chłopie? Panowie, dzisiaj o 5:00 powstanie. Wiemy, wiemy. Przecież widzisz, że czyścimy broń. A skąd wiecie? Przecież rozkaz przyszedł dopiero przed chwilą. Mamy swoje chody. A gdzie Zbyszek i Jacek? Mieliście tutaj czekać wszyscy razem. Poszli po gamony. A skąd oni wezmą te gamony? Z magazynu. Z jakiego magazynu? Powiem mu. Od Bohuna. Od Bohuna? Bohun daruje wam te gamony na piękne oczy? Przecież oni walczą tu na Żoliborzu, a my idziemy na Mokotów. Nie idziemy na Mokotów, Andrzej. Bardzo nam przykro. No jak to? Przecież musicie iść. U Bohuna jest wsypa i bardzo potrzebuje ludzi, już teraz. Zaraz wychodzimy. Panowie, no nie możecie mi tego zrobić. Jak ja się pokażę Czarnemu na oczy? Przecież on liczy na każdego człowieka, mamy zdobywać gniazdo. A Bohun musi zdobyć klasztor. Trzeba mu pomóc. Nie mówię, że Czarny jest gorszy, ale mało go znamy. A broń? Chcesz nas zostawić z pustymi rękoma? Słuchajcie, to jest broń naszego oddziału. Co ja powiem Czarnemu? Daj mu 2 granaty. Andrzej. Bez urazy. Będziemy się tu bić wcale nie gorzej. Powodzenia. Thank you.
dobry. Dzień dobry. Jarosławka. Nie ma. Jak to nie ma? Wyjechał. Proszę pani, przecież umawiał się ze mną, że będzie czekał w domu. Wyjechał na wieś, ciocia zachorowała, rozumie pan? Ciocia. Zresztą warszawskie powietrze niezdrowe. Do widzenia panu. Bardzo proszę, Jacek w domu, proszę. Cześć, Jacek. I co, Teresa? Dziś o 5:00. Musicie być na miejscu przed 4:00. Nareszcie. A gdzie reszta, Jacek? Nie widzi mamusia, że jestem zajęty. Niech mama idzie do kuchni. A najlepiej do sąsiadki. Dobrze, dobrze, ale ja i tak wszystkiego się dowiem. Podwórkowa konspiracja. Przecież wszyscy was widzą. Razem puszczaliśmy łódki w rynsztoku. Nie ma się czego bać. Gdzie Rosjanie? Rano ich czołgi wpadły na ciuchcie w radości. No to czas. Zostaniesz chwilę? No co ty, cześć. Pani Teresu, czy to już dzisiaj? Dopiero dzisiaj. Na szczęście. Ładne szczęście. Krew się poleje rzeką. Niech się pani nie martwi, to musiało przyjść. Tak, tak. To łatwo tak mówić. Ale ja go mam tylko jednego. Do widzenia. Niech nam żyje ta wolność 100 lat. Cześć. A co jest? A gdzie Sora? Pewnie już idzie. Wyskoczył na dworzec. Dali cynk, że można coś kupić. To przecież miał tu być. O 5:00 powstanie. O 3:00 idziemy pod gniazdo. Patrz. Józiek kapuje z nieba. Może by go zabrać. Przecież ma FN-kę. Nie należy do nas. No ale z naszego podwórka. No i tak wszystko o nas wie. Cholera.
Biegnij po niego, kędzierzony. Jeszcze litra targa pod kapotą. Wyplujesz mi ten bimber, sukinsynu. A jak to będzie po powstaniu? Nie mówili na odprawie. Grunt zdobyć gniazdo. A mundury dadzą? A skąd? Trzeba dopiero poszyć. Czarny mówił kiedyś, że na Szucha urządzimy defiladę. Rozumiecie? Przed gestapo, gdzie zakatowali tylu chłopaków. O rany. Defilada? Pewnie chciałbyś, żeby cię Zośka zobaczyła, co? Ale to będzie życie, panowie. A ty do miotły i tak wrócisz. No jeszcze czego. Do miotły to pójdą ci, co siedzieli pod łóżkiem. Właśnie dziś musiałeś się uchlać, bydlaku. Ach! Trzeba lekarza. Nie. Co robić? Nie wiem. Może bandaż? O Chryste, panie, chłopcy. Chryste, panie. Nic, proszę. Sowa, gdzie cię tak urządzili? Niemiec pod dworcem spuścił mi tę fujarkę za 3000. Panowie, darmo. Patrolka podpatrzyła. Pociągnąłem jednego, ale im nie trafili. Wiałem przez jakieś gruzy. Dwa magazyny pestek. Panowie, darmo. Na krzesło, szybko. Weź to, łapy. Proszę. Bierz spokojnie. Cholera. Podziubali ci kawał boku. Tylko trochę mięsa. Podtrzymaj go. Idę z wami, chłopaki. Zwariowałeś? Zostaniesz tutaj. Mama go przypilnuje. Przypilnuję. Nie, chłopaki. Idę z wami. Nie mów nic. Nie mów tyle, spokojnie leż. Przecież nie było dla mnie broni. Już nie. Miałem z gołymi rękami iść na to gniazdo? Co, cholery? Mam fujarkę. Nie mów tyle. Może by go zabrać. Niech chociaż popatrzy. Przecież mogę strzelać z okna. Tyle czasu czekało się na to powstanie. Chłopaki, bądźcie ludźmi. Tapir, leć do Kozłowskiego, podstawisz na trzecią dorożkę. Coście oszaleli? Chcecie go zabić? Ja na to nie pozwolę. Niech mama będzie cicho. Mama tego nie zrozumie. Dobrze, że jesteś. Bałam się, że już się nie zobaczymy. Już wychodzisz? A ty?
Oczywiście. Zaraz lecę na plac Napoleona. Na punkt sanitarny. Przecież mogłaś iść ze mną. Ale skąd? Dostałam przydział ze szpitala. Coś mi nie najlepiej wyglądasz. Zjadłaś coś chociaż? Nie mam apetytu, ciągle mnie mdli. Ze strachu? Chyba jestem w ciąży. Dobry sobie czas wybrałaś. No cóż, zdarza się. Powiedziałaś mu? Teraz? Trzymaj się. Cześć. Spóźniłaś się. Tylko 2 minuty. Aż 2 minuty. No nie martw się. Dzisiaj nie wolno się martwić. Ten dzień będzie kiedyś narodowym świętem. Chciałabym, żeby już było jutro. Pa, z tarczą albo na tarczy. Albo przez godzinę wszystko zdobędziemy, albo do wieczora będzie koniec. I co wtedy? Nie martw się. Zresztą i tak jesteś w niezłej sytuacji. Dawniej kobiety żegnały żołnierzy na progu domu albo na stacji kolejowej. A my pojedziemy się razem bić dorożką. Siadaj. Na Mokotów. Czasy, co? Masz rację. To powinien być dla mnie dzień podwójnej radości, a nie strachu. Pamiętasz, jak się poznaliśmy? Tak. Nie byłem zbyt rozkoszny, co? Nie wita się z uśmiechem kogoś, kto przynosi wiadomość o wsypie. Pomyśl, Teresa. Nie będzie już więcej ani wsyp, ani łapanek, ani samochodów zajeżdżających w nocy. Boję się, żeby ten dzisiejszy dzień nie musiał mi starczyć na lata. Nie mów głupstw, dziewczyno. Przecież dopiero od dzisiaj zacznie się życie. No, że jest ryzyko. Inaczej nie warto żyć. No nie wstydź się. Dla celów konspiracji powinniśmy wyglądać jak para zakochanych. Jak para zakochanych paskarzy, dodaj. Kto jeździ dorożką bez pakunków?
Wydaj pan to szybko, jutro i tak nic nie będą warte. Idziemy, Teresa. Panie poruczniku, pan dał machorkowego. Masz. Nie jestem żadnym porucznikiem, Borsu. Nie szkodzi, będzie pan jutro. Weszło 25, wyszło 17 i dwie dziwki. Wyjechały dwa motory. Dobra, uważaj dalej. Damy radę w dwa plutony? No mówiłem ci przecież. Zabawa naciera z tyłu. No wiesz, granaty w okna, skok do środka i atakujemy z frontu. No ale przecież oni mają karabiny maszynowe. Zanim zdążymy podejść. Każdy myśli, że mu się uda. Dzień dobry, pani. Dzień dobry. Do pana Jackowskiego. Nie, nie ma. Dzień dobry. Umówiliśmy się z nim. Nazywam się Czarnecki. Ale ja nic nie wiem. Proszę przyjść przed szóstą, dobrze? Przed szóstą? Nie możemy. Będziemy bardzo zajęci. Pozwoli pani, że zaczekamy. Chodź, Teresa. Ale ja nic nie wiem. O co państwu chodzi? Pani jest żoną pana Jackowskiego? Tak. No i co, nic pani nie mówił? A co miał mówić? No wypożyczył nam mieszkanie na kilka godzin. Jak to? Ale po co? Proszę mnie prowadzić do największego pokoju. No bardzo proszę. Teresa, zostań tu i wpuszczaj. Wacek! Co tam, ciociu? Niech pan sobie nie przeszkadza. Postoję trochę przy oknie. Ciociu, a ten pan co? Proszę pana, co wy robicie? Kogo chcecie wpuszczać? Zaraz tu wniosę pianino, proszę pani. Co takiego? Pianino? Panie! To pomyłka! My mamy pianino! W knajpie na niecałej były dwa fortepiany. No, ale tutaj jest knajpa. Cześć. Cześć. W porządku. Dzień dobry. Dzień dobry. Mogę zapalić? Proszę bardzo. Nikogo jeszcze nie ma? Co to znaczy nikogo nie ma? Kto jeszcze ma być? Wacek! Wacek, no porozmawiaj z nimi! Przecież jesteś mężczyzną! No właśnie. Co to za nachodzenie prywatnego mieszkania? I natychmiast stąd nie będziecie, pójdę na policję. O rany. On chce iść na policję. Wacek, gdzie ten Leon? Ja zwariuję. Panowie, jeżeli w tej chwili... Co to? Napad? Czego wy od nas chcecie? Niech się pani uspokoi.
Przecież wynosimy mebel. Postawcie to tutaj. No i widzi pani, wykryło się. O 5:00 wybuchnie w Warszawie powstanie. Powstanie? Zwariowaliście. Boże, jakie powstanie? Szaleńcy, co wy chcecie robić? Właśnie, to samobójstwo. Zamknij się, ciapciaku. I wynoś się, bo cię zamkniemy w instrumencie. Panie, panie. Pan jest tu najstarszy. Czy pan nie rozumie? Obok są Niemcy. Oni nas wystrzelają wszystkich w 5 minut. W tym domu są dzieci. Przecież nie można tak. Leon. Gdzie jest ten Leon? Niech pani idzie do drugiego pokoju i niech pani zabierze tego tłuściocha. Uważaj. Sam. No. A gdzie fujarka? Jest. No, jazda. My też zaraz lecimy, chłopaki. Cześć. Co kombinujecie? Nic takiego. Nie bujaj. Widziałem tę dziewczynę. Wasza łączniczka. Sowa ranny, nie? Szykujecie się do jakiejś nowej akcji? Nic nie wiesz? A co mam wiedzieć? O 5:00 powstanie. Powstanie? O cholera. A ja mam kontakt dopiero jutro. Jutro będzie po wszystkim. Warszawa nasza. Posiedzisz sobie w domciu, bezpiecznie. Ty nie bujasz? Pod hajrem. Prujemy, Felek. Jacek, skoczymy do domu. Dobra. Weźcie jedzenie. Józek. Masz FM-kę? Cholera wie, co robić. Nie zostanę sam na podwórku. W porządku. Thank you.
Znowu wychodzisz? Tak, tata. Dziś o 5:00 powstanie. No cóż, synku. Obowiązek. A ja też w twoim wieku. Tylko mama. Nic jej nie mów, im później się dowie, tym lepiej. Dobrze. Pamiętaj, chcę być dumny z ciebie. Haniu, byłem 2 razy u ciebie, chciałem się pożegnać. W taki dzień mam siedzieć w domu, już mam w nogach 8 kilometrów. A w ogóle co ty tu jeszcze robisz? Słuchaj, Haniu, kiedy my się zobaczymy? Po powstaniu. A gdzie twoi chłopcy? Już pojechali. Cześć, Andrzej. A może pójdziesz ze mną? Zwariowałeś, przecież mam swoich. Trzymaj się, Andrzej. Jakieś żelastwo czy co? Och, najmocniej panią przepraszam. To są granaty. Padliśmy. Cholera by ich wzięła. Podjeżdżaj powoli, a przy nich batem po koniu i dajemy nogę. Szybciej!
Przepraszam, nie ma pani Jackowskiej? Jest. Proszę bardzo, jest w kuchni. Dziękuję. Ja tu zostanę. Idź do pokoju. Cześć. Panie komendancie, melduję posłusznie swoje przybycie. 1+3. A gdzie reszta? Powinni zaraz być. Sowa ranny przy zakupie broni. Załatwił fujarkę. Chłopaki wiozą go do Rożku. Rannego na akcję ciągniecie? Melduję, że załatwił fujarkę. 3000 darmo. No. A ten kolega to co? Z naszego podwórka. Ochotnik. Chce iść na gniazdo. Dotąd nie należał. Ale ma aferkę. Chce iść na gniazdo. No dobrze. Lepiej późno niż wcale. Jastrząb, wydaj im broń. Teresa! Zostawcie mnie. W takim stanie chłopaka przynosicie? Mało nam radnych będzie. Panie komendancie, ja chciałem spojrzeć. Tak człowieka przez miasto wieźliście? Niemcy nas wypatrzyli. Byliby nas skosili, gdyby nie jakiś facet, co im rzucił granaty pod nogi. Jaki facet? Nie zauważyłem. Strzelałem. Trafili go. Moja torba. Przynieście gorącej wody. Słowik. Idź, ty umiesz gadać z babami. Wcześniej objęłaś swoje obowiązki, sanitariuszko. Teraz nie można. Ale ja tutaj mieszkam, na drugim piętrze. Ja wiem, ale bardzo proszę poczekać. Ale proszę pana, ja muszę wyjść. Bardzo panią proszę. Za godzinę będzie pani mogła wyjść. Bardzo proszę. Brak sekcji Andrzeja. I łącznika zabawy. Gdyby skoczyć teraz, mielibyśmy ich wszystkich i czołg. Który poprowadzi czołg? No, czołgu nigdy nie prowadziłem, ale 3 lata robiłem przy samochodach u Daimlera. Może by mi dał radę. Ja też byłem u Daimlera. Czołg dla mnie nie straszny. Ale numer. My w czołgach. Warto było, cholera. Chłopcy, jeżeli zdobędziemy ten czołg, nastawiamy lufy i z gniazda kupa gruzów. Ja bym na nich rzucił buteleczki z benzyną. Głupi. Z plutonu piechoty możemy zostać szwadronem pancernym. A co, nie rozumiesz? Tylko żeby nie wybyli przed 5.
Gdybyśmy mieli panienki, to by ich zatrzymały. O Boże. Ranny? Trzeba będzie wyzwać lekarza. Jutro, Paniuś. Zaraz i tak czerwona poleje się jak bimber. Przyszła sekcja Krzysztofa. Dobra, niech zajmą drugi pokój. Ale nie mają broni. Rozdaj im granaty. Robi się. Marek! Wieszcie, część do pokoju, część do drugiego pokoju. Komendancie, sierżant podchorąży Czarny melduje pluton gotowy do wykonania zadania. Stan 1 plus 39, obecnych 1 plus 24. Jeden ranny przy zdobywaniu broni. Dajcie spocznij. Spocznij! Dziękuję. Dlaczego was tak mało? Klasę podchorążych zgodnie z rozkazem przekazałem porucznikowi zabawie. Nie ma jeszcze sekcji Andrzeja. 16.30, może jeszcze przyjdą. Trudno przedostać się przez miasto. Czy jest coś nowego? Jeżeli przez te pół godziny nie odjedzie, będzie nasz. Chyba, że... Co? Żeby można zacząć wcześniej. Choćby za 5 minut. Wykluczony. Zaczynamy wszyscy razem. To jedyna szansa powodzenia. Dobra, ale oni w każdej chwili mogą zwijać. Witold, pchnąłbym gońca do zabawy. Wykończymy ich bez bólu. Na pluton zabawy nie ma co liczyć. Przyszedłem wam to powiedzieć. Jak to? Przecież cały nasz plan. Musieliśmy przerzucić ich na bastion. Przed 2 godzinami podwoiła się esesmańska załoga, rozumiesz? Bastion jest najważniejszy. Musicie związać gniazdo, ale dopiero o 5, kiedy my zaczniemy. Choćby na kilka minut. Żeby nie poszli na pomoc bastionowi, rozumiesz? Rozumiem. Mamy związać gniazdo, żebyście mogli zdobyć bastion. Rozkaz, panie komendancie. 16.37. Idę. Połam cię ręce i nogi. Baczność! My też nie będziemy mieli łatwej roboty z bastionem. Czołem, chłopcy. Czołem, panie komendancie. Spocznij. Gdzie jest butelka? Kto wziął butelkę? Kazałem wam rozbić wszystkiego. To jest jasne, cholery. Jeszcześmy nie w koszarach. Żeby grzebać człowiekowi dobytku. Spokój! Uwaga. Sekcja Jastrzębia pokryje ogniem okna i bramy. My musimy dopaść w czołgu. Ze mną pójdą sekcje Krzysztofa i Jacka. Ten nowy też.
Może i lepiej. Zanim byśmy dobiegli do czołgu, zarzuciliby nas ogniem. Zresztą i tak nikt z nas nie potrafi obsługiwać działa. Nacieramy na gniazdo według planu. Jak słyszeliście, nie wzmocni nas pluton zabawy, bo ma ważniejsze i trudniejsze zadania. Ja nacieram na bramę. Jastrząb na prawe skrzydło, Jacek na lewe. Odwodu nie będzie. Jesteście armią ochotniczą. I jeżeli teraz, w ostatniej chwili, obleciał kogoś strach, niech wystąpi i zamelduje, że nie chce nacierać na gniazdo. Daję mu 10 sekund czasu. Dziękuję. Mogę wydać legitymację i opaski? Tak, wydam. Daj mi jedną legitymację. Przypominam, że opaski zakładamy na prawe ramię. Na legitymacji każdy wypisuje tylko stopień wojskowy, pseudonim, datę urodzenia, datę 1 sierpnia 1944 rok, a u dołu z lewej strony przykłada odcisk palca wskazującego prawej ręki. Przypominam, że nikt nie może mieć przy sobie ani dokumentów, ani pism stwierdzających nazwisko albo adres. Przepatrzcie kieszenie. Wszyscy mają? Blada jesteś. Teresa, może ty naprawdę jesteś chora? Przestraszyłaś się krwi? Nie przestraszyłam się krwi. Boisz się? Wiesz, i boję się, i cieszę. Słuchaj, Teresa, gdyby przypadkiem jutro coś się stało, to... Jutro będzie defilada. Przecież sam tak mówiłeś. Ale pamiętaj... Nie mów nic więcej, bo się rozbeczę. Andrzejka nie ma. Nawali, co? Ze dwa razy go widziałem. Od razu mi się nie podobał, za miękki. Taki mamin synek w okularach. Pewnie go mamusia schowała w szafie i zabrała klucze. Dezerter. A może im się coś stało? No coś ty, Teresa, wszystkim sześciu. Sam ich do mnie przyprowadził, chwalił, że takie pistolety. Gówniarz. Porozmawiamy z nim po powstaniu. Z takimi nie ma co gadać. Nie chciałbym siedzieć w jego skórze. Przygotować się do wyjścia. Chwileczkę, kto bierze moją fiarkę, panowie? Ja. Oddasz mi ją do łapy, rozumiesz? Z procentem, 50 pestek. Wycwaniłeś się na tym szmuglu. Będziecie teraz mieli pestek jak groch.
Chwileczkę. Dwa magazyny bestek. Panie komendancie, czołg odjechał. Wlazło pięciu niewlastników. Dziękuję. Znalazł się dla mnie jakieś rządu, panie poruczniku. Nie jestem żadnym porucznikiem, Borsuk. To co, będzie pan jutro? Chodzi jak pistolecik. Przecież widzisz, że nie wszyscy mają broń. Poczekaj. Bierz tam. Po zdobyciu gniazda coś się dla ciebie znajdzie. Może kto głodny. Uwaga! Za 3 minuty 17. Wychodzić. Ale może na drogę, no wyjść. Krzysztof! Panowie, panowie, dokąd? Przecież to szaleństwo! Boże, Boże, co teraz będzie? A niech lecą na złamanie karku. Święta Boża, rodzicielko. Módl się za nami.